Cześć kochani, witam was w kolejnym unpackingu i dzisiaj będzie unpacking te paczki od jednej z moich widzek, a tą widzką jest zwyciężczyni ostatniego konkursu. Chodzi oczywiście o główną zwyciężczynię, czyli o Paulinę Wachowiak, czyli inaczej Silver Forest. Nie mogłam się doczekać, ponieważ właśnie ona mnie zapytała w mailu, czy możemy przysłać paczkę. Oczywiście się zgodziłam, także zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Przepraszam za opakowanie, XD. Okej, zaraz zobaczymy, jak to jest opakowane. O, jaka fajna. Tutaj widzę taką naklejkę z konikiem. Bardzo ładny on jest. Widzę kolejną naklejkę. O, taki oto konik. Bardzo fajne, może do czegoś wykorzystam. Tutaj, wow! A, to są jakieś numerki, okej, to ja może będę otwierać to po kolei. Dwa, okej. O, słyszeliście Leona właśnie. O, ja! Leon, dostałeś swój pierwszy fanart! Zobaczcie, to jest właśnie fanart Leona, czyli tego oto kota. Zobaczcie, jaki... No, są śliczny. Bardzo dziękuję, Paulino, jest piękny. Śliczny, na pewno gdzieś go sobie powieszę albo coś. O, pierwszy mamy list, oczywiście. Tutaj mamy też jakiś rysunek. O, jakie ładne. Tylko zastanawiam się, który to jest koń. Nie wiem, który to jest z moich koni, ale jest śliczny. Zobaczcie, bardzo ładny ten rysunek. Super. No i tutaj mamy jeszcze liścik. Cześć, przepraszam, że musiałaś tak długo czekać na list, który właśnie czytasz, ale rozpoczęłam niedawno naukę jazdy konnej i często wyjeżdżam. Jednak przejdźmy do tematu. Ta paczka jest w podziękowaniu za wszystkie miłe słowa i za to, że jesteś na IT, ponieważ zmotywowałaś mnie rok temu, bym powróciła do swojej dawnej pasji jeździectwa. O, w tej kopercie oprócz listu znajdziesz parę bonusów. Mam też małe pytanie. Czy czytałaś książkę Erin Hunter, Wojownicy? Nie czytałam, ale moja przyjaciółka czytała tą książkę. Zadałam to pytanie, bo w jednym z odcinków o Stefanie i jego rodzinie pojawiły się klany charakterystyczne dla serii powyżej wypisanej książki. Jeśli nie znasz tej książki, to polecam. Przeczytałam dwie części w jeden miesiąc. O. No, to tyle. Radosnych świąt wielkanocnych. Silver Forest. Bardzo dziękuję. Tutaj widzę, że coś narysowała bardzo ładnego kotka. Chyba to jest Stefan, który ma kurczaczki tutaj. O. Pewnie jest to Stefan. Bardzo dziękuję. Śliczny jest. I tutaj widzę, że jest takie małe coś. Lody pistacjowe. O, ale fajne. No. A propos książki Wojownicy, no to nie czytałam jej, ale moja przyjaciółka Asia czytała tą książkę i do tego podsunęła mi taki pomysł właśnie na ten serial ze Stefanem i do tego właśnie znam tą książkę i te wszystkie klany. Więc bardzo dziękuję za liście. Teraz przechodzimy do numeru 2. Zobaczymy, co tu jest. Mam nadzieję, że nic nie przetnę złego, gdyż zapakowane w papier, ręcznik papierowy, znaczy się. Ale mi to nie przeszkadza, spoko. O, jakaś akcesoria. Co to jest? Okej, zobaczmy. Tu mamy jakieś... granulaty dla koni. O, to ja muszę to otworzyć i zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. No ja mam jakieś granulaty, ale chcę zobaczyć, jak one wyglądają, te twoje. Z czego je zrobiłeś? Aha, to są takie jakby... takie coś. Spróbuję je stąd wydobyć i wam pokazać, jak to wygląda. I muszę to umieścić w paszarni. Oczywiście. Aha, to są takie po prostu kawałki słomy, czy coś takiego. Bardzo dziękuję. Fajna rzecz, na pewno się przyda w paszarni. Tutaj mamy takie oto pudełko jakieś z drewna.
Zaraz przeczytam, co to jest. Jest jakaś kartka, ale nie wiem, czy to coś tu jest napisane, czy nie. Chyba to nic nie ma, jest, to jest druga kartka. O ja, to jest komputer! Ale czad! Zobaczcie, to jest taki mini komputer. Wiadomo jaki. Apple, czyli taki, który ja mam. Różowy, super to jest. A tutaj mamy chyba jakąś książkę, także może to się przyda do serialu, bardzo dziękuję. I tutaj też mamy taką skrzyneczkę, może na... Wiem, na szczotki to może być fajne. Na pewno się przyda. Bo mam bardzo dużo szczotek i nie mam gdzie ich trzymać. Tutaj mamy kantarek, bardzo ładny. Pewnie przymierzę na jakiegoś konia. O, i uwiązik do tego. Ale ładne kolory. Super to jest, bardzo dziękuję. I teraz mamy troszkę większe zabiniątko. Numer 3. Bardzo ładną holograficzną taśmą, można by powiedzieć. I zaraz zobaczymy, co tu jest, bo to jest o wiele większe. Ciekawe, czy to koń, albo coś w tym stylu. Nie wiem. Wow! Też znowu coś drewnianego. Wow, to chyba przeszkoda. O. Dobra, nic tu więcej już nie ma, ale widzę, że tutaj niestety odpadło. I ja nie jestem w stanie tego poprawić. Najwyżej to przykleję, bo widzę, że... Albo nie, to się chyba tak trzyma. Najwyżej przykleję to, żeby nie odpadało, ale zobaczcie, to jest przeszkoda z drewnianych patyczków. I tu jest napisane Stadnina Tornado. Wow. I tu też tornado, ale mega. Świetnie jest zrobiona, naprawdę super, bardzo dziękuję. Myślę, że wykorzystam ją w któryś następnych zawodach, jak będę nagrywać. Także bardzo Ci dziękuję, Paulino. Bardzo oryginalne prezenty, piękne rysunki, po prostu ten Leon jest the best. Po prostu nigdy w życiu jeszcze nie dostałam chyba fanarta Leona, także bardzo dziękuję. Jest prześliczny, ten konik również. I wszystkie te akcje naprawdę fajne. Także na pewno je wykorzystam i może też je zobaczysz w serialu. Będziesz się cieszyć, że je wykorzystałam. Także dziękuję Ci, Paulino, za paczkę. I jeżeli ktoś z Was chciałby mi wysłać paczkę, no to w opisie tego filmu wrzucę na miarę do moich mediów społecznościowych oraz informacje, jak do mnie wysłać paczkę. Także jeżeli ktoś z Was chce mi wysłać paczkę, no to wszystko będziecie mieli napisane w opisie. A teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. I jeszcze raz dziękuję Ci, Paulino, za paczkę. Jest super.